Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w GTA Vice City. Moi drodzy, poprzedni odcinek był dla mnie po prostu, no jakby na to nie patrzeć, jednym wielkim koszmarem. Calutki odcinek właściwie zszedł mi na szukaniu jakiegoś badziewnego wózka golfowego, no po prostu będzie mi się śnił teraz chyba do końca życia. To był po prostu jeden wielki dramat. Ale koniec końców, moi drodzy, udało się wreszcie zamknąć wątek z salonu samochodowego w Sunshine. Salonu Sunshine to jest nazwa. No. Tak więc, co w tym odcinku? Oczywiście rzucamy już temat samochodów, znaczy no, na tyle, ile można go rzucić w grze Grand Theft Auto. Ale w tym odcinku się zajmę oczywiście kupowaniem kolejnej posiadłości. Jednakże, moi drodzy, zanim... Znaczy właśnie nie tyle co posiadłości, tylko kolejnego biznesu, zanim ja to wszystko kupię. Pierwsze co muszę zrobić, mam 202 tysiące gelda, więc jest naprawdę sporo tych dolarów na koncie, bardzo mi się to podoba. Chciałbym sobie uzupełnić zapasy broni, to jest podstawowa sprawa. No bo niestety sfailowałem to srogo ostatnimi czasy. Wiecie o co chodzi, mówię tutaj o tym failu z tego helikoptera i już tam się słońce wznosi. W sumie chyba tam nawet gdzie chcę jechać, więc w stronę wschodzącego słońca typowo będziemy lecieć. Ale najpierw, moi drodzy, weźmy sobie darmową kamizeleczkę. Wstąpimy sobie jeszcze do sklepu z giverami, tam się troszeczkę okupimy tym, co trzeba. No i zajmiemy się właśnie w tym odcinku kolejnym biznesem. Mam nadzieję, że teraz nie będzie szło jak po grudzie, przynajmniej, moi drodzy, będzie ten biznes ciekawszy, będą cutscenki, będzie to coś dla wszystkich erosomanów, czyli w sumie będzie całkiem spoczko, będzie dużo silikonu. Dużo takich, no może troszkę nawet obleśnych scen, oblechowych, czy też takich, no wiecie, mocno dwuznacznych. Ale wiecie, to jest GTA, więc tak też musi być. Dobra, to mamy kupione, to mamy też tutaj troszeczkę strzelby. I troszeczkę M4. I może jedna snajpereczka za dwa razy i to wszystko. Ile 70 tysięcy na to wydałem? Ja się załamię. I teraz gdzie by tu najlepiej pojechać, żeby dojechać, tak wiecie... Akurat, że tak powiem, na to miejsce. Wiecie co, nawet nie będę jechał, tylko skrócę sobie tę trasę. Albo nawet bym sobie... Tam mam Sentinela i tego? PCJ-ta od kiedy? Musiałem kiedyś to zaparkować tam widocznie. Bierzemy helikopter, nie będziemy się szczypać. Lecimy do naszego kolejnego biznesu, który rzecz jasna też nam będzie przynosił jakieś konkretne zyski, jak wiadomo. Czekajcie, tu... Tu w stronę schodzącego słońca, tam bo musimy lecieć na stronę tej wysepki, tam nie? Dobrze, ja widzę. Oczywiście helikopterem jest dużo, dużo szybciej, dużo wygodniej. No i dużo bardziej pasujący jest helikopter, czy też no śmigłowiec, aby go nie nazwać, do statusu naszego tutaj bohatera. Przecież tu jesteśmy już gościem, który ma dużo biznesów rozlicznych, mamy dużo siana. Więc no z tą im trzeba się liczyć i tyle. Dobra, tu możemy już pomalutku... Ok, zaparkujemy sobie tu. Tu jest chyba miejsce dla helikopterów nawet wyznaczone. XD. I moi drodzy, kupujemy studio filmowe za 60 tysięcy dolców. Tak więc lecimy z tematem. Studio filmowe kupione za 60 tysięcy dolców. Bardzo fajnie. I co? Tu mamy chyba dziś od razu statuetkę, którą sobie zbiorę. 12 już zebranych. Ostatnio w ogóle w ostatnim odcinku to zebrałem ich tyle, co przez całą serię nie zebrałem chyba. Tu jest chyba jakieś nawiązanie do tego fejkowego, niby fejkowego lądowania Amerykanów na Księżycu. Ale nie mnie to ocenia, to takie w ogóle UFO i takie inne bajery. Tak więc co, moi drodzy, czas najwyższy rozpocząć pierwszą misję w naszym nowo wykupionym studiu filmowym. Jest to studium, czy też studio filmów specyficznych i bardzo charakterystycznych zarazem dla Rockstara. Tak więc lecimy. Action. Whoa! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens, baby, fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go. Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. What is this? This is my art. Security! Look, you pompous asshole, I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vercetti, but I thought that you were... That's right.
We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, But first, we're gonna need some good-looking bras. Yeah, girls are fine, but you, wow. What's that guy think this is? Some free art crap? Jeez, like anyone ever watched movies about fish? Okej, okay, Candy Sachs mogłaby zagrać w filmie. Candy znajduje się, zajmuje się interesami w Downtown. Moi drodzy, chyba wszystko jest jasne, jaki typ filmów jest kręcony oczywiście. Jakby nazwać te filmy? W filmie Czas Surferów te filmy były nazwane pocieraczami, więc chyba lepiej niż pocieracze bym tego nie nazwał. Tak więc co, moi drodzy, weźmiemy sobie tego busa, który jest dziwnie podobny do tego busa z drużyny A. To jest chyba też jakieś nawiązanie. Fajny w ogóle serial. Fajny, fajny. I moi drodzy, generalnie brakuje mi tu jeszcze jednego kawałka. Jeszcze jednego kawałka, który jest tutaj, rzekłbym, obowiązkowy. Nick Kershaw, The Riddle. Wiecie. Round and around. Wiecie, o co chodzi. Kawałek świetny, instrumental w ogóle przekozak. Zawsze tym kawałkiem się jarałem. Ale mniejsza z tym, moi drodzy, zaraz pogadamy też o pani Candy Sachs. Oczywiście, moi drodzy, tego reżysera też poznaliśmy na samym początku gry, tak jak i panią Candy Sachs, panią Silicon, balonowa lady. A tego reżysera poznaliśmy, jak gadał też o tym wielkim rekinie. W ogóle ten wielki rekin to jest też taki w sumie easter egg, który nawiązuje oczywiście do filmu Szczęki. A oto i Candy. Wygląda na to, że znów jest z kongresmenem Shrubem. Yo, Candy, I'm looking for movie talent. You interested? Sure, but you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this asshole? I'ma yoke you up, son. Jakiś problem, chłopaki, macie? Dziękuję. Dobranoc. Zmienimy giwerę. Candy, siadaj do busa. Bardzo bym cię prosił, wsiądziesz czy nie wsiądziesz? Czemu nie chcesz ze mną wsiąść? Mogę wiedzieć dlaczego, moja droga silikonowa lady, nie chcesz ze mną wsiąść? Co tu się w ogóle dzieje? Co z tym wejście się w ogóle dzieje, nie? Chyba, że najpierw muszę tamtego zdmuchnąć, żeby wrócić po Candy, może w ten sposób to wygląda. Moi drodzy, w głosu Candy Sachs udzieliła również pani trudniąca się filmami dla dorosłych, Jenna Jason, tak więc jak ktoś chce, może sobie wygooglować. Całkiem przyzwoita kobitka, jeśli chodzi o ścisłość, ale szanuję Rockstar, że jakby nie patrzeć, no dopilnował takich właśnie niuansów, jak nawet co to? U nich trzyma tyle w bagażniku? O co tu chodzi w ogóle? Jasny gwin, co za koleś? Co chwilę będzie teraz stawał i co? I będzie mi ich tutaj wywalał po trzech? Tyle chyba oczadział gościu. Dobra, dobra. Zaraz będzie po agencie. Tylko przyspieszmy nieco. No. Czy one są tyle właśnie taki odporny? Dobra, chyba po temacie już, nie? Albo i nie. On jeszcze żyje, nie? Czekaj, żeby mi tylko nie przejechał, nie? Dobra, zdążyłem. Tak, straciłeś głowę dla niej innej panny, ziomuś, widzę. Dobra, zabieramy Candy. Bo tu się robi zbyt gorąco. Przydałoby się jakąś inną furkę ogarnąć po drodze. Bliste nie, bo ja będę potrzebował czteroosobowej fury. Tak więc średnio, wracamy po Candy. Tak więc bardzo mi się podoba w tym głosie Jen Jason, ten takie załamywanie się czasami głosu. To jest naprawdę bardzo, bardzo rajcujący, rzekłbym. Naprawdę fajnie tutaj się pani Jenna wcieliła w tą postać. Czy ona właściwie musiała się wcielać? Nie sądzę. W każdym razie możemy spokojnie wrócić do Candy, ale to chyba nie będzie ostatnia dziewczyna, którą dzisiaj, że tak powiem, będziemy ogarniać do roboty. Bardzo specyficznej, ale wydaje się, że pewnie dobrze popłatnej, bo sam Tommy wspomniał, że uczyni reżysera bogatym, więc ma pewnie jakiś pomysł na to. A koleś ma łeb do interesów, wiadomo, że to, no wiadomo, Tommy to jest Tommy, nie? Dobra. O, czekajcie. Czekajcie, bo tam taki, czekajcie, bo Sentinel. No dobra. Ona fajnie to mówi, takie to hejty, takie załamanym głosikiem, nie? Dobra, siadaj do tyłu. Niech ci będzie. W ogóle nic nie widać, tylko jej bimbałki, nie? To jest spoko. Wiadomo, że cycuszki są spoko, ale duże cycuszki to już jest cud, miód, malina.
Ale chciałbym sobie ogarnąć, o właśnie, tylko że policja mnie gania i tak nie za bardzo mam okazję zgarnąć jakąś furę, żeby się na nich nie napatoczyć, chyba że tu. Szybciutko. Ciekawe, czy ona będzie umiała kogoś wywalić na przykład z auta. Nie, oni sami wysiedli. Siadaj, kochaniutka. Dobra, i lecimy po Mercedes. Oczywiście Mercedes to jest, wiadomo, dziewuszka, która... no, jeżeli potrafiła zabawić zespół Love Fist, no to potrafi pewnie też nawywijać nieźle w filmie, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak więc lecimy po nią. Dobra, ona gdzieś tutaj siedzi pewnie w knajpie, nie? Mhm. Dobra. Hey, Mercedes. Hey, Tommy. You want a party? Not now, sweets. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. Wejdź dziewczyny do studia na spotkanie ze Steve'em. No jak tu jej nie kochać, nie? Dobra, i teraz która wysiądzie, która jest bardziej kumata? Chyba Mercedes. No Candy, próbuj, próbuj. Próbuj. Co się z tym kołem tutaj dzieje w ogóle? Candy, proszę cię. Ja ci pomogę, co? No dzięki Bogu, że wyszła w końcu, dobra. Wsiadaj dziewuszki. Ładować nóżki, paluszki, wszystkie cytuszki i lecimy dziewuszki, bo nie ma czasu. Tak więc co, moi drodzy, pierwsza misja będzie zaliczona. Ja w tym odcinku, albo nie, nic nie powiem, bo ostatnio planowałem wiele, a wyszło jak wyszło. Wyszło po prostu jak kijem po błocie, że tak powiem. No chcę pocisnąć tutaj, wiecie, w tym odcinku, co prawda, no nie wiem, czy mi się to uda, ale cały wątek studia filmowego, tylko nie wiem, czy to jest podtrzymywalne. Czy ja tutaj się wcisnę? Wcisnąłem się nawet bez specjalnego odarcia fury, tak więc całkiem spoko, całkiem znośnie. I wychodzi na to, że pierwszą misję będziemy mieli z czaszki. Udało się, że tak powiem, odgonić w sposób dość srogi menedżera Candy, a Mercedes to Mercedes, tak? Ona widocznie leci na Tomiego i nie potrafi mu niczego odmówić tak właściwie, nie? Hey, Tommy, you coming in for a warm up? Maybe later, babe. Cool, moi drodzy, misja zaliczona, 1000 dolców padło. Tak więc jest to, o czym mówiłem. Mercedes leci mocno na Tomiego, bardzo mocno. Tommy nie wiem, dlaczego się opiera. Mógłby się trochę wyluzować, ale może najpierw interesy, a potem inne tam ekscesy. W każdym razie, żeby nie zamulać, moi drodzy, lecimy z kolejną misją. Albo i nie lecimy. Sony delikatnie mówiąc się zezłościł. A zresztą co mnie to obchodzi, teraz ja rządzę Vice City. Kolejna misja, lecimy. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay. Hey, Tommy, you guys gotta try, right? You get those flyers printed up? Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Z tyłu studia jest stary hydroplan, który był używany w filmach o Albamie Smith. Okej, czyli będziemy musieli... Tak, użyj go, aby wrzucić ulotki po całym mieście. Jest to misja, która była koszmarkiem. Nie wiem, czy teraz będzie koszmarkiem. Ale jak patrzę na tego Steve'a... Zaś pierwszy punkt kontrolny, aby zacząć rzucanie ulotek. Okej. Moi drodzy, ta misja jest o tyle utrudniona, moi kochani, że niestety mamy ograniczenia paliwa. Co za tym idzie, będziemy musieli tak rozplanować naszą tutaj trasę, nasz tutaj lot, żeby tego paliwa nam wystarczyło na rzucenie ulotek. Ale wracając do Steve'a, no fajną ma robotę, bo tutaj sobie coś nakręci, tutaj sobie coś tam zaliczy, więc fuchę ma spoko. Wiadomo, że
jak patrząc na niego, to zależy mu głównie nie na sprawach jakichś tam, wiecie, artystycznych. Ma jakąś tam dziwną manię na temat wielkich rekinów, tak jak Umberto Rubina miał dziwną manię na temat Big Cojones. Ale wracając, Steve'owi bardziej właśnie chodzi o dziewczyny niż o same kręcenie filmów, ale no można go zrozumieć. Ale no to co mówiłem też o Mercedes, tak? Ona jest nie na scona, po prostu jakaś istna nimfomanka. A moi drodzy, jaki jest plan na ogarnięcie tej misji? Po prostu wszystkie punkty oblecieć, żeby nie powiedzieć brzydko, przelecieć po kolei, czyli od tego najdalszego, oj, żebyśmy nie mieli tutaj stłuczki, od najdalszego do najbliższego i tyle. Cyk. I nakręcamy, 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 tak. Spokojnie. Bo oczywiście tym hydroplanem prowadzi się oczywiście nieco inaczej niż helikopterem, steruje się nieco inaczej niż helikopterem, ale wydaje mi się, że dam sobie radę. Tutaj największym utrudnieniem, jakie można spotkać, jest to, moi kochani, że możemy na przykład dany punkt minąć, możemy mieć problem z przeleceniem między budynkami, to też jest dosyć mocno problematyczne. Na szczęście tutaj już trójkąciki pokazują nam, czy mamy polecieć wyżej czy niżej. Tak więc spoko, no ale jak rozrzucimy tyle tych ulotek, to wydaje mi się, że... Czekajcie, za tym budynkiem ma skręcić, nie? Albo i nie za tym, za tamtym trzeba było. Mhm, już się robi Meksyk. Już tracimy paliwo. Jak tyle tych ulotek rozrzucimy, to wiadomo, że całe miasto się o tym dowie, o tym filmie. I pewnie dużo ludzi go obejrzy, a jak dużo ludzi go obejrzy, to będziemy mieli dużo zysków, proste. O matko, dlaczego ja tam ten punkt ominąłem? Serio? Co wy gadacie? Muszę tu się wrócić? Ale mam jeszcze sporo paliwa na szczęście, więc możemy to jeszcze przemanewrować, ale daleko do niego nie ma, więc luźno. Tak więc tutaj największym właśnie utrudnieniem jest paliwko, które może nam po prostu no wziąć i zabraknąć. O matko, tam muszę lecieć? Inny miałem plan na tą misję, co to ma znaczyć? Halo gro, co ty robisz? Ale na styk powinno mi wystarczyć, mi się wydaje, tam najwyżej rezerwa się zapali, nie? Czekaj, żebym w tą lampę, w tą palmę nie walnął, gonga. Dobra, wylećmy stąd jak najszybciej. I lecimy z powrotem. Paliwo oczywiście no ucieka, ale wydaje mi się, że jakoś to ogarnę. Wiadomo, że troszkę tutaj straciłem, troszeczkę nie idzie tak gładko, jakbym sobie tego życzył. Ale spokojnie, spokojnie, tylko nie nerwowo i wydaje mi się, że ogarniemy sobie tą misję nawet za pierwszym razem. Mam przynajmniej taką cichutką nadzieję. Matko, helikopter, leć mi stąd! Gdzie mi tutaj... Nie no, jakby wyjechałeś mi z lewej strony, to byś mi wymusił, nie? Czekajcie, a może tu będzie lepiej? Żeby już tam... No tu też jest punkt. No to trudno, te dwa punkty jakoś trzeba będzie ogarnąć, tak? Najpierw tam ten trzeci się zbierze i wróci się do tego pierwszego. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojniutko. Luźniutko. Dobra. Ten jeden i wrócimy się do tamtego i będzie spoko. Okej, okay, nie, nie jest tak źle, tego paliwa jeszcze mi tak dużo nie uciekło. Dobra. Na luzaczku, na luzaczku. Tylko gdzie jest ten punkt? A, tutaj między budynkami. O matko, jak ja tu wymanewruję teraz? Czekajcie, może w ten sposób. Okej, okay, nawet się jakoś udało. I ostatni punkcik chyba oblecimy i mamy to z głowy. I nie wiem, czy moi drodzy, jak czasami byśmy gdzieś nie wywalili, że tak powiem, dzwona w jakiś budynek, wieżowiec, to by czasami się nie zdarzyło tak, że nie moglibyśmy wystartować, bo on, no, ten samolot jest przystosowany do startu z powierzchni wody. Ale moi drodzy, jakże łatwo poszło, misja zaliczona, 2000 dolców mi wpadło, więc znakomicie, więc my tu od razu kierujemy się, nie wysiadamy już wcale, tylko kierujemy się bezpośrednio z powrotem na studio filmowe. Bo wydaje mi się, że jest tylko jeszcze jedna misja do ogarnięcia, tak więc wszystko spoczko, pomalutku. Poszło naprawdę, no nie poszło może aż tak gładko, jakbym się tego spodziewał, ale poszło w miarę spoczko. Tak umiarkowanie bym rzekł. Dobra, nie, będą dwie misje dla studia filmowego jeszcze. To ja chyba wszystkie nie zrobię w tym odcinku. Trudno się mówi. Najwyżej ten wątek sobie dokończymy w następnym i też nie będzie żadnego bólu. A póki co, moi drodzy, na kolejną misję już czas. Okay, what's the problem now? Shh.
do After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes, but then we... I don't give a crap about that! Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, do you guys get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right, then. Oh, yeah. Okay. All right. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah, Candy. Oh. Yeah. Oh. Oh. Got that. Was that part of the, or was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Ok, przyciąłem delete lub prawie przycisk myszy, aby namierzyć cel przez aparat. Ok, czyli tu mamy taki motyw jak ze snajperką. Oczywiście kascenki komentować nie trzeba, ale powiem wam, że za dzieciaka zawsze się bałem, że mi ktoś tutaj, albo mama, albo tata wparują podczas tej kascenki do pokoju i będzie przypiks. Kascenka spoko, wszystko spoko, podążać za limuzyną Candy, czyli tu będziemy musieli jakiegoś ziomeczka, który startuje do wyboru, że tak powiem, który startuje do wyboru, będziemy musieli go troszkę skompromitować. Tak więc luźno, więc tutaj będziemy obserwować temat poprzez tutaj śledzenie Candy z pomocą śmigłowca, tak więc kolejne tutaj latanie będzie. Kolejne przeloty, zaloty i pieszczoty. I to mi nawet nie wiedział, czy to była odpowiedź stwierdząca, czy to była część filmu, nie? Więc spoko luz. No ale wiadomo, no filmy dla dorosłych to też tutaj ta kascenka bardzo mocno charakterystyczna. Ale w sumie nic nie było widać, więc... Więc spoko luz. Żebyś tam YouTube nie czepiał, wiecie o co chodzi. Bo jeżeli YouTube jest wyczulony na temat muzyki, no to na temat spraw jakiejś tam golizny to jest po prostu przewrażliwione totalnie. Ale może i dobrze, że to jest taka polityka tej strony, to akurat może bym pochwalał. Dobra, czyli będziemy musieli ich tutaj śledzić. Nie wiem, czy to nie jest taka sama właściwie limuzyna, którą my mamy pod swoją tutaj willą. Być może. W sumie na końcu odcinka chciałbym polecieć jeszcze i zebrać wszystkie środki z moich biznesów, też by nie było to głupie, a najlepiej byłoby to zrobić helikopterkiem, nie byłoby to słabe, byłoby to szybkie i tak dalej, a jak w tym odcinku nie zdążę, to zrobię to na początku następnego, czy też na końcu następnego i koniec, bo przed nami, moi drodzy, do wykupienia jeszcze dwa biznesy, z czego jeden jest potwornie drogi i obecnie środków na jego kupienie nie mam. Tak więc chyba lepiej będzie to zrobić jeszcze w tym odcinku, wykupić gadam głupoty, pozbierać sianko i tyle, bo trochę tych posiadłości już posiadam, a tu wiadomo 5000, tu 8000, tu 3000 się kilkadziesiąt koła uzbiera. Nawet nie wiem, ile za to misję dostaniemy. Potrzebujesz trzech dobrej jakości fotek Alexa Shruba z Candy, spoko luz. Tutaj chyba gdzieś od tyłu była wlotka. No ale gościu ma jakiś przypik tutaj ten, jeśli chodzi o, o jakieś dziwne fetysze. No jak mówi do niego Marta, to nie mówi Marta, spoko. I nie wiem, czy tutaj będzie agentów FBI czasami, którzy będą chcieli nas powstrzymać, ale nie wiem, czy to teraz, czy w drodze powrotnej. Zaraz się tego zresztą dowiemy. O, to jeszcze wyżej. To chyba tu. Tak, tu będziemy mieli dobrą pozycję do ogarnięcia infotek, tak więc uwaga. Fajny outfit, ziomuś. Martha, someone's watching. How cute.
kinky. Okej. Okay. Wróć do studia porno z kliszą. Okej. Okay. Oj, porno. Porno i duszno. Powiedziałbym, że filmów artystycznych specjalnego przeznaczenia. Tak bym to nazwał. No już nie bądźmy tacy wulgarni. Dobra. Mieli być agenci FBI, a coś ich nie widzę. Gdzieś tu strzelają, ale... A, jajaj, są. I to moc... Ale ten mnie dojechał. O, mamo. Zmienimy giwerkę. Ale ze mną jadą. Czekajcie, tu się muszę bardziej przyczajać, bo mnie po prostu stłamszą za chwilę. Dobra. Jeszcze jeden, tylko to chyba zwykła ochrona, więc easy. Okej, teraz by się przydało jakoś tu szybciutko wytransportolić. Nie wiem, czy ja będę w stanie helikopterem odlecieć teraz, szybko. Dawaj. Dobra, udało się. Jak najszybciej, moi kochani, do studia. A w sumie to jest ten sam budynek, w którym złapaliśmy, przez którego wyposzyliśmy Gonzalesa i później tam ganialiśmy go z piłą mechaniczną. Coś takiego było. Dobra, szybciutko lecimy do studia. Lecimy. Nie czekamy, nie zwlekamy, tylko lecimy. Dobra, jesteśmy blisko. No a helikoptery to jest moment, chwila, nie? Sam jestem ciekaw, ile za tę misję dostajemy sianka. O, te dziady obstawiły nawet wejścia do studia. To dziady. Szybko, wysiadaj to mi. Biegiem. 4000 dolców za misję. Całkiem spoczko. No i dobrze, mielibyśmy to zaliczone. I troszkę czasu jeszcze mam, moi drodzy, więc wydaje mi się, że tą następną misję też udałoby się pyknąć. Tak więc, moi drodzy, żeby nie przedłużać, lecimy z nią. Sorry, but I just can't swallow this right now. Oh, come on, darling. He's hung like a sperm whale, for pity's sake. How can you not feel the part? But Stevie... How's my star director? Oh, man, the struggle between the artistic integrity and the humping, pumping action continues unabated. And before you ask, yes, all four videos will be released by their... Honey, can you please keep the Andacon in the shot? He costs more per hour than you do. Oh, sorry, Steve. I was thinking, we need some kind of big stunt to really promote the launch. Something that will make a real impact on this city. You got any ideas? Well, in the old days, they used to have gala events, stars, limos, the night sky crisscrossed with searchlights. Searchlights. I got an idea. Yeah. Well, little sequin numbers and the limos. Premieres. Oh, yes, ma'am. Of course, ma'am. And the press and the barrage of lights. Okay. Jedź do downtown i ustaw światło reflektora na dachu budynku. Tu, moi drodzy, jest misja stricto taka... że tak powiem, wyczynowa. Musisz dostać się na dach budynku w jednym zbiór. Dobra, wszystko kumam. Tak więc, moi drodzy, lecimy. Będzie to misja taka bardzo mocno kaskaderska, tak powiem. Mam nadzieję, że tutaj się uda to wszystko ogarnąć bez większych problemów, bo troszeczkę, ulala, troszkę skakania będzie. Tak więc lecimy tu delikatnie, żeby nie uszkodzić naszego PCJ-ta, bo on będzie nam potrzebny w jak najlepszej kondycji. Tak więc kolejna taka cutscenka, no Steve jest w ogóle taki czasami jest tak odrealniony ten koleś, że ja w ogóle nie mam słów. Tak więc szybciutko wjeżdżamy zaraz. Te schody prowadzą do jednego z niższych biur. Spoko luzku, mam czacze. Tak więc lecimy. Tu będziemy naprawdę robić takie kaskaderskie bajery, a na końcu to w ogóle będzie najlepsze. Cyk do biura, bo już słońce zachodzi. Tak, to jest wjazd normalnie do biura, wjeżdżamy motorem i tyle, nie? Okej. Okay. Dzień dobry, ja tylko na chwilę. Sprawdzam łączność. O, ten bączek zawsze mnie śmieszył. Zawsze to było rozwalające po prostu, nie? Okej. Okay. Ci w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Idź do niższego biura, jeśli znów chcesz dostać się na dach. Dobra. Spoko. Wyskocz przez to okno, aby zacząć. Masz czas do 7 rano, później będzie zbyt jasno, żeby... Dobra. Znaczki będą wskazywały, gdzie masz skakać. No to spoko. To czas, moi kochani, troszeczkę poskakać, tak więc... Pozwólcie, się tutaj rozpędzę, tak jak się należy i ciśniemy. Normalnie, na pełnej, dolecimy, powinniśmy. Tak jest, luźniutko. Jedziemy dalej, lecimy dalej. Tu trzeba też skoknąć. Okej, tu tak samo. Spadnę, ale przypiks.
padłem i muszę tam od nowa lecieć. I ja się załamię chyba. Dobra, czyli troszkę za mocno poleciałem. Czyli znowu przez to biuro trzeba będzie. O mamo, i mam tylko do 7 rano czas. No to jest sporo tego czasu. No tylko jak ja tak będę robił, to ja nic nie zrobię. Pasowałoby mieć tą misję zaliczoną za pierwszym podejściem. Byłbym zadowolony. Czyli znowu, moi drodzy, do windzi. Windzia do góry i tyle. No czasami zdarza się sfejlować. Przynajmniej będą znowu śmieszne momenty. W odcina się. Dawaj, Tommy, bo nie ma czasu za dużo. No nie wierzę. Nie wierzę, że naprawdę mi tak słabo idzie. Ej, co jest ze mną? Czemu ten motor tak skacze jak małpa na gumie? Co to w ogóle ma znaczyć? Halo, gro. Ej, nie, no ja się załamię. Ja się po prostu załamię. Jeszcze raz. Dobra. Spokojnie, moi drodzy, damy sobie radę. Tylko nie wariować, nie świrować. I będzie gites. Od nowa Polska Ludowa, oczywiście. Szkoda, że nie mogę tego pominąć. Znowu będziemy oglądać jego bączki. Czyżby? Być może tak się zdarzy. Znowu puści Bona? Na bank. Albo nie puści, no nie słyszałem. Dobra, mniejsza z tym. Niepotrzebnie te kascenki się powtarzają, nie? To jest też tak trochę bez sensu. No ale dobra. Tu trzeba było, tak? I tutaj z tego miejsca chyba, nie? Dobra, tak więc ciśniemy. Już zdążyli szybę wstawić. No to nieźle. Dobra, lecimy dalej, bo już mi się z motura wzięło i dymi. Myślałem, że mi zdąży wyhamować, ale niestety nie. O mamo, nie będzie tak lekko. Nie będzie tak gładziuśko. Ale próbować trzeba. Mam nadzieję, że motor mi w ogóle wytrzyma, nie? Znowu ten sam błąd. Na szczęście nie, ale bym go w głupi sposób popełnił. Po raz kolejny. Dobra, tutaj co? Aha. Nie, no nie, ja tak tej misji nie... Nie, moi drodzy, nie, rezygnuję. Nie, no ja tej misji nie zrobię. Zrobię sobie drugie podejście w następnym odcinku. Bo się chyba załamie po prostu. Nie wiem, czy nie będę musiał sobie gdzieś jej rozegrać na sucho. Jaka ta misja jest trudna, matko jedyna. O ludzie. Tak więc co, moi drodzy, pozwólcie, że takim nietypowym momencie zakończę odcinek. Po prostu sobie teraz pojadę z powrotem do studia filmowego. Bo mnie ewidentnie w tej misji nie idzie, więc ja tutaj sobie z tym wszystkim po prostu poczekam do godziny. Albo czekajcie. A dałoby to radę załatwić helikopterem? Czy jest taka... Oj, nie. Czekajcie. A czy byłaby możliwe ogarnięcia to helikopterem? Jakby była możliwe ogarnięcia helikopterem, to ja mam to z czaszki, nie? Tak więc szybko polecimy, sprawdźmy. Jeżeli tak, to jestem szczęśliwym człowiekiem. Troszkę oszukamy grę, ale tylko tyle o ile. Poczekajcie. No helikopterem też by można było teoretycznie, tak? No jasne, że tak. Tak więc bez żadnych skoków, bez żadnego badziewia. Jak nie motorem, to helikopterem, tylko żebym się nie pozabijał po drodze, nie? Byłoby spoko. Łe, to będzie teraz. Teraz to ja tę misję mogę zrobić. Teraz totalnie będzie easy. Widzicie, jak sobie trzeba radzić w życiu? Przez kompletny przypadek wpadłem na dobry pomysł. Normalnie jak nie ja. Kiedyś mi chyba lepiej szło, chyba wyszedłem z formy. Ale mniejsza z tym. Tu jest następny. No to już dużo nie zostało nam. Dobra. Okej, tylko czekaj. Nie uszkodzi maszyny. Łe, no to easy. Żebym wie, to bym od razu poleciał normalnie helikopterkiem. Byłoby już po misji. Dobra. Oj, czekajcie, pomału. Teraz muszę kompletnie uważać, bo mi helikopterek zaraz spadnie z rowerka. Spadnę z rowerka, nie będę miał helikopterka. Dobra, góra. Mhm. Pomaluśku. Dobra, tam następny. Spokojnie. Nie. Do góry. Dobrze. Wymanewrowałem to jako. I tam już jest reflektor chyba, nie? Dobra, i tu będziemy mieli reflektoreł. Tak jest. I tu będziemy mieli chyba koniec misji, mi się wydaje. Tak jest.
Co tam się odblokowało? Co to tam miało być? Powrót do tej drabiny, jeśli znów chcesz dostać się na dach. Póki co nie chcę. Póki co nie mam tego w planach. Okej. No to czy szybciutko do reflektora i mamy tę misję, moi kochani, szczaszki. Wątek filmowy zaliczony, moi drodzy. Pięknie, to mi się podoba. Studio filmowe będzie teraz przynosić dochód sięgający 7000 dolców dziennie. Odbieraj gotówkę regularnie. Spoko luz. I misja zaliczona za 8000 dolarów, więc szaleństwo, moi kochani. Ten odcinek będzie kapeczkę dłuższy niż inny, ale trudno. I cygna samobuja. Boom. Moi kochani, wątek zaliczony, więc jeden taki duży wątek mamy. No w sumie niech to będzie ten troszkę dłuższy odcinek i będzie taką rekompensatą za ostatni kiepski. Bardzo fajnie, że się udało. Troszeczkę oszukałem, ale to nic. Telefon odbiorę sobie następnym razem. Nie mam ochoty teraz odbierać telefonów. Wbijamy na... A, nie mogę teraz zapisać, no to trzeba odebrać. Tommy, Paolo here, to Pastor Amigo. What do you want, Paul? I don't want any fake label clothes. Very funny, mate, but you know I don't touch bank gear. No, I was just calling to see if I could get a part in one of your movies. Back in England, I did a lot of blue stuff, mate. I'm packing more weight than you, my son. Paul, thanks for the offer. I'll bear that in mind. Seriously, don't forget about me after all I've done for you. That's what I'm trying to forget about. Okej, czyli Ken sobie rolę w naszym filmie. Możemy mu kiedyś ją ogarnąć nawet. Ale dobrze, moi drodzy, żeby tutaj nie przedłużać tego odcinka już i tak długiego. Moi drodzy, dalsze pożegnania w mieście Vice będziemy sobie obserwować i ogarniać w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA Vice City. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!